Hallo zusammen, moin Schokohasen da draußen. Mittwoch, der 17. Februar. Hier ist der Pressespiegel aus Deutschland. Cześć wam wszystkim, pozdrawiam wszystkie pierniki po drugiej stronie. Środa, 17. lutego, nasza prasówka z Niemiec. Wirtschaftsgipfel mit Minister Altmaier. Kleine Anpassungen der Corona-Hilfen, Öffnungsstrategie in Aussicht, aber große Veränderungen bleiben aus. Das ist das Fazit. Szczyt koronawirusowy z ministrem gospodarki Altmaier, to nasz pierwszy punkt. Małe jakby dopasowania, małe jakieś tam poprawki w tych wszystkich pomocach koronawirusowych. Strategia otwarcia gospodarki gdzieś tam jest na horyzoncie, natomiast bardzo nikła. Duże zmiany nie nastąpiły i nie nastąpią w najbliższym czasie. Also man kann dann sagen, wirklich die Wirtschaft ist enttäuscht, die Verbände sind enttäuscht und vor allem die Unternehmer sind enttäuscht. Czyli można powiedzieć, że gospodarka jest rozczarowana, przedsiębiorcy są rozczarowani, te wszystkie związki też są rozczarowane. Ja, die Gräben zwischen Wirtschaft und Minister, schreibt zum Beispiel dazu Spiegel. Spiegel pisze o rowach, o okopach pomiędzy ministrem a gospodarką, czyli o tym, że no porozumienie jakby, widzicie, nie jest w ogóle jakby możliwe. Und das Ergebnis, das einzige Ergebnis ist, Altmaier und die Verbände wollen zu den nächsten Beratungen von Bund und Länder Anfang März Empfehlungen für die Öffnungsstrategie erarbeiten. Zudem gab es Anpassungen für die Überbrückungshilfe 3. Also das ist wirklich alles, was jetzt an Ergebnissen kommuniziert wurde. Jeżeli chodzi rzeczywiście o wyniki, to to, co zostało przekomunikowane, co było komunikowane w tych wynikach, to jest jedynie to, że właśnie minister Altmaier wspólnie z tymi wszystkimi związkami, które brały udział w rozmowach, chcą wypracować strategię otwarcia gospodarki do następnego spotkania pani kanclerz Merkel z przedstawicielami krajów związkowych, czyli z premierami krajów związkowych. I to wszystko. Także nie wygląda to zbyt dobrze, jeżeli patrzymy z perspektywy przedsiębiorców czy przedsiębiorcy i tak dalej, więc zobaczymy. Gut, es könnte passieren, dass Supermärkte gewisse Produkte nicht mehr anbieten. Może się zdarzyć, że w supermarketach zabraknie niektórych produktów. Hier geht es selbstverständlich um verschärfte Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol. Und da gibt es lange Staus und auch Weltverband attackiert die Bundesregierung, also Weltverband der Spediteure. Und die warnen jetzt hier vor diesen Lieferengpässen. Słuchajcie, no chodzi o tutaj o temat kontroli granicznych na przejściach z Czechami i Austrią, o korkach, które tam w chwili obecnej teraz są. I tutaj Stowarzyszenie Spedytorów ostrzega, że może dojść do tego, no, że po prostu będą takie no, dostawy gdzieś tam nie dotrą na czas i że na przykład niektórych rzeczy właśnie w supermarketach zabraknie. Ja. Eine Nachricht jetzt hier von dem Bundesgesundheitsminister Spahn. Vom 1. März ab soll es bundesweit kostenlose Corona-Tests geben. Das hat der Bundesgesundheitsminister bekannt gegeben. Und jetzt hier aus Hamburg, wie es in Hamburg laufen soll, ist es noch nicht klar. Und ganz umstritten sind diese Schnelltests nicht. Das hat zumindest hier die Gesundheitsbehörde festgestellt, die Gesundheitsbehörde in Hamburg. Jens Spahn, Minister Zdrowia, zapowiedział, że od 1 marca w całych Niemczech będą dostępne darmowe, szybkie testy na koronawirusa. Natomiast jak to ma wyglądać w poszczególnych landach, jeszcze nikt nie wie. To było tutaj jest wiadomość z Hamburga, którą opublikował NDR, ale także od razu powiedzieli oni tutaj w tej wiadomości, tutaj Urząd Zdrowia w Hamburgu zapowiedział, że te testy też nie do końca są takie dobre, ponieważ jakby ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia. Dostawmy to w ten sposób. Ja. Gut, erstmals seit 2007 Corona-Krise lässt Löhne sinken. Po raz pierwszy od 2007 wydarzyło się tak, że płace w Niemczech, realne płace w Niemczech spadają. Die Pandemie schmälert die Finanzkraft von Beschäftigten in Deutschland. Durch sinkende Bruttolöhne und steigende Verbraucherpreise sind die realen Einkommen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1% gesunken. Czyli z powodu pandemii w roku 2020 w porównaniu z poprzednim rokiem realny dochód
spadł o około 1%. Widzicie, czyli niedobre rzeczywiście sytuacje się dzieją. Gut, Debatte über Eigenheime, auch sehr interessantes Thema der letzten Tage. CDU-Kommunalpolitiker geben Hofreiter recht. Debatte o domy jednorodzinne, politycy CDU, komunalni, tutaj lokalni politycy dają, przyznają rację panu Hofreiter, to jest Anton Hofreiter, to jest Partia Zielonych, to jest przewodniczący tej partii. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Für seine warnenden Worte im Spiegel zum Bau von Einfamilienhäusern ernte Anton Hofreiter scharfe Kritik aus der Union. Nun äußern sich Kommunalpolitiker, also CDU-Kommunalpolitiker, mit Verständnis für den grünen Fraktionschef. Zobaczcie, tutaj chodziło o to, że pan Hofreiter powiedział o tym, że nie powinno się w Niemczech budować tak dużo domów jednorodzinnych, ponieważ te domy jednorodzinne są nieekologiczne i za to, on to powiedział w wywiadzie dla gazety Spiegel i za to zebrał niezłe cięgi. Natomiast teraz partia CDU go popiera i politycy komunalni też przytakują mu i mówią, że te domy jednorodzinne nie są takie dobre. Jednocześnie mamy inne głosy. Zum Beispiel die Ökonomen warnen, die Preise bestehenden Häuser dürfen extrem steigen. Ökonomowie ostrzegają jednak teraz przed tym, że ceny domów jednorodzinnych, które już teraz są wybudowane, mogą ekstremalnie naprawdę rosnąć i w górę. Und zum Beispiel hier in Hamburg Nord dürfen keine Einfamilienhäuser mehr geplant werden. Und weitere Kommunen können folgen deutschlandweit. Und ja, jetzt stehen alle und wissen nicht, in welche Richtung. Also ich finde das wirklich schon so ein bisschen übertrieben. Wir gehen jetzt so langsam in die Richtung Sozialismus, also wenn ich das mir wirklich anschaue. Da zobaczcie, mamy tutaj te ostrzeżenia ekonomów i w Hamburgu już w niektórych dzielnicach jest rzeczywiście tak, na przykład w północnych dzielnicach Hamburga, że tych domów jednorodzinnych nie wolno już budować. Chodzi o to, żeby powstawały domy wielorodzinne, bloki i tak dalej, żeby więcej ludzi mogło mieszkać. Natomiast, jak widzicie, według mnie to już jest taki, nie wiem, idziemy w kierunku naprawdę socjalizmu i rzeczywiście może wydarzyć się tak, że jeżeli coś takiego będzie forsowane, to z drugiej strony będą rosły ceny już istniejących domów jednorodzinnych i znowuż to rozwarstwienie społeczne niestety się pogorszy. No, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zobaczymy. Będziemy tu monitorować, co dalej polityka z tym zrobi. Pilotprojekt der Deutschen Post AG, also die Deutsche Post testet Abholstationen mit Videoberatung. Taki tutaj pilotowy projekt niemieckiej poczty. Będą paczkomaty z doradztwem wideo, czyli będzie można się połączyć z osobą, która nam będzie tam coś tam pomagała. Nie wiem, jak to do końca będzie miałoby wyglądać, ale chodzi o to, że mają być takie rozmowy live, nie tylko jakieś tam nagrane rzeczy. Zobaczymy. Bitcoin knackt markę von 50.000 dolar. Bitcoin przekroczył 50 tysięcy dolarów wartość. Jak ktoś zainwestował z was w bitcoiny, no to gratuluję. Ja się nie odważyłem. Nie wiadomo, jeżeli ktoś się z was zna, to napiszcie, czy jeszcze warto, czy nie warto, czy jeszcze to będzie rosło, czy raczej już jesteśmy w fazie, wiecie, takiego już przegrania. Napiszcie. Gut, dann Xiaomi will Europazentrale in Deutschland errichten. Hier geht es um Europa Hauptquartier in Düsseldorf. Firma Xiaomi, mam nadzieję, że tak to się wymawia, chce wybudować w Düsseldorfie swoją europejską tutaj siedzibę. Także ciekawy też projekt. Chiński, tak? Also chinesischer Smartphone Pionier, schreibt hier die Presse. Gudi, dann weitere kurze Nachricht. Następna krótka wiadomość. Airbnb treibt Mieterpreise in die Höhe. Das ist die Studie der DIW. Also, ja, es sieht ja so aus, dass diese Airbnb-Vermietung bald wirklich flächendeckend irgendwie verboten wird. Also, das ist meine persönliche Meinung. Tutaj Airbnb podwyższa ceny najmu, podwyższa ceny czynszów. To jest tutaj taka ankieta przeprowadzona przez DIW, Deutsche Wirtschaftsinstitut. No i według mnie, to jest takie moje osobiste zdanie, będzie tak, że w niedługim czasie chyba ten cały wynajem krótkoterminowy po prostu zostanie całkowicie zabroniony, zablokowany. Gut, Adidas verkauft Reebok, wenn der Schuh zu lange drückt, schreibt der Spiegel. Adidas sprzedaje Reeboka. To była
niedawno, kilka lat temu, oni go kupili, tego Reeboka, i teraz tutaj Spiegel pisze, kiedy but za długo ciśnie, wenn der Schuh zu lange drückt, teraz Adidas już pozostawi tą firmę samą sobie. Ciekawe, czy firma zostanie przejęta, czy skazana na upadek. Zobaczymy. Gut, Steuererklärung 2020 wegen Kurzarbeit und Homeoffice können Nachzahlungen drohen. Da sollen wir alle, glaube ich, aufpassen. Also davor hier waren Steuerberater in Deutschland. Steuerberater, ci doradcy podatkowi w Niemczech ostrzegają przed tym, że trzeba uważać na zeznanie podatkowe, ponieważ w roku 2020, czyli nie, w zeznaniach za rok 2020 wielu z nas może dopłacać do podatków ze względu właśnie na Kurzarbeit, na program Kurzarbeit i na to Home Office. Chodzi o to, że jak jesteście w Home Office, to nie możecie odliczać sobie pieniędzy za dojazd do pracy, także to będą duże pieniądze, tak zwane Werbungskosten, które kiedyś można było normalnie można sobie odliczyć od podatku. Zobaczymy. In 10 Minuten aufgeladen, Aral beschleunigt Bau von ultraschnellen Ladesäulen, das berichtet RND. Aral rozbudowuje sieć ładowań, sieci ładowarek, takich szybkich sieci ładowarek dla samochodów elektrycznych oczywiście. Bis Ende Februar sollen es 100 Ladepunkte geben und bis Ende des Jahres 500 Ladepunkte. Mal sehen, also das ist ja wirklich sehr ambitionierter Plan, aber ich glaube, die werden das hinkriegen. Aral rozbudowuje tą sieć i teraz tak, do końca lutego ma powstać 100 punktów ładowania, natomiast do końca roku ma być to 500 punktów. Ambitny plan, ale myślę, że firma Aral tutaj da radę na pewno. Gut, wir bleiben noch kurz beim Thema Auto, jeszcze krótko zostaniemy przy temacie samochodów. Heftiger Einbruch am EU-Automarkt. Und die Kfz-Neuzulassungen in Europa sind zu Jahresbeginn um 24% gesunken. Duży spadek, jeżeli chodzi o nowe samochody w Unii Europejskiej i z początkiem roku spadła liczba samochodów nowo rejestrowanych o 24%, czyli niewyobrażalnie dużo, 1/4. Słuchajcie, jeżeli taki teraz dla Was podpowiedź, jeżeli chcecie w najbliższym czasie, czy w ogóle planujecie, musicie zmienić samochód, to rzeczywiście zainteresujcie się, ponieważ ze względu na to, że tak jest słabo, to możecie uzyskać dobre w chwili obecnej gdzieś tam rabaty u różnego rodzaju, nie wiem, osób handlujących, nie wiem, w Autohäuser i tak dalej. Gut, letzte Nachricht, Urlaub an der Ostsee, der Sommer wird richtig gut gebucht. Das sind hier so Berichte hier aus Norddeutschland, das sagen die Hoteliers. Und ich hoffe, oder alle hoffen jetzt auch darauf, dass die Gäste, dass die Touristen möglichst schnell kommen. Wunschtermin ist Ostern. Und ich hoffe, es wird auch endlich in Polen sein, obwohl in Polen jetzt schon diese Anlaufphase, diese Testphase angefangen hat. Also ich hoffe, es bleibt ja auch dabei. Ja. I jeszcze jedna wiadomość dotycząca turystyki. Wszyscy tutaj hotelarze mają nadzieję w północnych Niemczech na to, że goście jak najszybciej przyjadą. Takim terminem, którego wszyscy sobie życzą, jest termin świąt wielkanocnych. Natomiast już teraz spływają jakieś zamówienia i rezerwacje dotyczące lata. Mam nadzieję, że w Polsce będzie to samo i tak samo. W Polsce już teraz zaczęła się ta faza testu, że tak powiem, w turystyce. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze i nikt tam nie wpadnie na żaden inny pomysł. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch noch. Viele liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.